Punktem wyjścia do wystawy są tytułowe notatniki, które Wacław Szpakowski prowadził na początku XX wieku, kiedy mieszkał i studiował w Rydze. I te notatniki są takim niezwykłym świadectwem formacyjnego czasu dla rozwoju intelektualnego i artystycznego Szpakowskiego. Pokazują, w jaki sposób Szpakowski, obserwując otaczający krajobraz, dźwięki, naturę, architekturę, dochodził stopniowo do tych najprostszych, syntetycznych, geometrycznych form, które stały się znane jako linie rytmiczne. So the artists in this exhibition who are in dialogue with Vaclav Špakovský share, of course, visual similarities in how they deal with the form, with line, with rhythm, and with color, but also how their subject matters are linked to each other. And one of the themes there is the underlying principles of the world that they're trying to uncover and render visible. And it means both, like, what holds societal organization together, what are the rhythms of nature, what is the basis of, like, architecture and city building, and informational systems as well, for instance. Pierwszy raz się zetknąłem z pracami Szpakowskiego przy okazji wystawy Wilhelma Sassnala Map Trap w Rasze. To było bardzo dawno temu, nie wiem, w 2003 albo 2004. No i tam była ta linia wyciągnięta ze Szpakowskiego, wypalona lontem na ścianie. No ja wcześniej o nim nie słyszałem, jak ta wystawa gdzieś tam zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie i zacząłem się, trochę się tym zainteresowałem na chwilę. Także gdzieś tam wtedy ta postać się pojawiła na moim radarze i trochę o niej poczytałem, pooglądałem te rysunki. No a później gdzieś w ogóle wyparowała i właśnie dopiero teraz Inga mi o niej przypomniała, Inga Lacze, kuratorka tej wystawy, mi o tym Szpakowskim przypomniała. Ja się zacząłem zastanawiać nad tym, co dla mnie teraz znaczą te prace. Także mi się wydaje, że to jest, że w ogóle, znaczy tak jak ja to interpretuję, to te rysunki są właśnie takim zmaganiem się z płaszczyzną, prawda? Ta linia, która próbuje zająć coś, czego teoretycznie nie może zająć. Muzeum Sztuki nie po raz pierwszy prezentuje twórczość Wacława Szpakowskiego. Tak naprawdę to tutaj odbyło się wydarzenie, które pokazało światu tę wyjątkową twórczość. Tutaj miała miejsce pierwsza poważna prezentacja dorobku Wacława Szpakowskiego już po jego śmierci, ponieważ jego niezwykle oryginalna twórczość została odkryta bardzo późno, bo w latach 60., a tworzyć zaczął już na początku XX wieku, tworzyć się w niezwykle ciekawym idiomie abstrakcji, dotarł samodzielnie, bez oglądania się na twórczość innych, dotarł samodzielnie do abstrakcji poprzez swoje własne eksperymenty, które początkowo nie miały zresztą charakteru czysto artystycznego. Wacław Szpakowski był przede wszystkim architektem, zainteresowanym tym, by odkrywać i opisywać prawidłowości, jakie fascynowały go w świecie rzeczywistym. I abstrakcja była tą formą, za pomocą której chciał owe regularności zapisać, oczyszczając to, co jego zdaniem było absolutnie podstawowe, prymarne dla rzeczywistości, ze wszystkiego, co jest przypadkowe i co jest zbędne.